W Berlinie w drugim dniu obchodów 40. rocznicy powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej parada wojskowa. Na trybunie zaproszeni goście, wśród nich prezydent Wojciech Jaruzelski i Michał Gorbaczow oraz gospodarze z Erichem Honeckerem. Wkrótce do cywila przejdzie w NRD 10 tysięcy wojskowych, rozwiązane też zostanie 6 pułków pancernych i 1 eskadra lotnicza. Dziś kontynuowano rozmowy dwustronne. Michał Gorbaczow spotkał się z Erichem Honeckerem. Treści rozmów nie ujawniono. Kilkuset dziennikarzy przybyłych do Berlina szeroko komentuje wczorajsze stwierdzenie Gorbaczowa, że wszystkie państwa, w tym także NRD, stoją w obliczu konieczności zmian, lecz wybór drogi rozwoju i reform jest wewnętrzną sprawą każdego kraju i narodu. Ugrupowania opozycyjne NRD, w tym także organizacja Nowe Forum, zaapelowały do społeczeństwa o zachowanie spokoju w czasie obchodów i wezwały członków partii do obrania konstruktywnego kursu. Reuters, powołując się na źródła kościelne, poinformował, że w kościele w Berlinie Wschodnim grupa działaczy opozycyjnych prowadzi akcję na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Papież Jan Paweł II przybył do Seulu w sobotę w południe czasu lokalnego. Jest to jego 44. zagraniczna podróż apostolska. Na lotnisku powitał go jako apostoła pokoju prezydent Korei Południowej Roh Tae-woo. Podkreślił, że od czasu pierwszej wizyty Jana Pawła II w 1984 roku w Korei Południowej nastąpiły zasadnicze zmiany. Papież powiedział, że niektóre z tych zmian są jednak niepokojące, inne zaś budzą nadzieję i zaufanie. Zwierzchnik Kościoła katolickiego w Korei Południowej, kardynał Stefan Kim Soo-hwan, wskazał na napięcia wywołane przez tak poważne zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze. Podczas mszy w olimpijskiej hali gimnastycznej, zwracając się do 12 tysięcy młodzieży południowo-koreańskiej, Jan Paweł II podkreślił, że podziały między narodami przezwyciężane mogą być tylko w sposób pokojowy, bez użycia siły. Jutro papież uczestniczyć będzie w uroczystości zakończenia 44. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Dodajmy, że społeczność katolicka w Korei Południowej liczy obecnie około 2,5 miliona osób. W poniedziałek Jan Paweł II odleci do Indonezji. Trzecim i ostatnim etapem jego obecnej pielgrzymki duszpasterskiej będzie wyspa Mauritius. Dwa wydarzenia zdominowały dzisiejsze obrady zjazdu WSPR. Pierwszym z nich było wystąpienie węgierskiego premiera Miklosa Nemeta, a drugim konferencja prasowa Imre Pozgaja. Premier Miklós Németh opowiedział się za powstaniem nowej partii politycznej w miejsce WSPR. Powinna to być partia, która całkowicie, zdaniem premiera węgierskiego, odetnie się od przeszłości, odrzuci model partii państwowej, usunie ze swych szeregów wszystkich działaczy skompromitowanych w przeszłości błędnymi decyzjami i wykorzystywaniem partii dla osobistej kariery. Miklós Németh w ostrych słowach ocenił pracę dotychczasowego kierownictwa WSPR, które nie umiało doprowadzić do radykalnych zmian w tej partii. Nagorno-Karabachia nadal odcięta od świata. Zablokowana jest azerbejdżańska linia kolejowa. W przeciągu ostatnich 3 dni i nocy przejechały nią tylko 3 składy, łącznie 120 wagonów pociągów towarowych. Normalnie w tym samym czasie przejeżdżało 3 tysiące. W składzie pociągów nie znalazły się ani cysterny z paliwem, ani wagony z żywnością. Pociągi prowadzą specjalne ekipy maszynistów-ochotników, którzy nie są narodowości ani ormiańskiej, ani azerbejdżańskiej. W paryskim szpitalu zmarła w wieku 81 lat znana amerykańska aktorka filmowa Bette Davis. Grała w ponad 80 filmach. W latach 30. uważana była za królową Hollywood. Dwukrotnie, w 1935 i w 1938 roku, nagrodzona została Oscarami, choć pretendowała do tej nagrody 8-krotnie. W sali konferencyjnej Kongresu Stanów Zjednoczonych. Odbyła się tam konferencja prasowa w związku z projektem wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych prawa antydopingowego. Przewiduje ono 20 lat więzienia za handel sterydami, rok za ich posiadanie. Podczas konferencji Ben Johnson powiedział: przyjechałem do Waszyngtonu, aby przestrzec amerykańską młodzież przed stosowaniem dopingu. Sam mam poważne problemy ze zdrowiem. Dwaj wielcy rywale nie zamienili ze sobą ani jednego słowa. Carl Lewis na pytania dziennikarzy odpowiadał dopiero wtedy, kiedy salę opuścił Ben Johnson. W 100% popieram walkę z dopingiem. Trzeba przekonać ludzi, że można zostać wielkim sportowcem bez zażywania sterydów, oświadczył Lewis. A z Johnsonem spotkam się na bieżni, gdy ten zupełnie będzie czysty.